Z tym Tofik, to jest nasz kolejny odcinek, powiedziawszy, kolejnych, to jest do skończenia, wszystko musi się wyrenderować. Druga sprawa, miałem problem do pisania pluginów. Jeden kiedyś tam chyba zacząłem pisać, zobaczyłem, co odpaliłem ten projekt, okej. Nie kończyłem go, ale jeszcze takie, właśnie, przecież ja miałem kiedyś Unreal Engine z Epica, Unreal Engine, czy tam te gry wszystko tworzone, takie chyba piątka wyszła niedawno, dawno, takie patrzę, trzeba by sobie na piątkę nie wejść i zobaczyć, jak to się dzieje, co się dzieje, i takie wchodzę, gdzie było reloadowanie chunków, lepszy posła. Dobra, czanki przeładowane, by normalnie się uspokoiły. Takie, patrzę, kurde, piątkę, jeszcze ten jeden projekt, który odpaliłem, Jezu, to było tak strasznie zrobione. Projekt? Okej, okay. Jeszcze jeden projekt miałem. I najlepsze było, że ten projekt odpalił to wszystko. No takie patrzę, dobra, on się długo wczytuje. No to poczekam, a tam patrzę na ramy. RAM około zużywam, nie wiem, to 16 giga lub do 17, zależy. Mam 32. No takie, odpalę ten projekt, waliło do 30 giga od razu, i takie, o, 2 giga zostało pamięci, no to silnik jako na piątce to folie wymaga RAM, nie powiem, on potrzebuje bardzo dużo RAM. Szczerze nie dziwiłem się tym, że to potrzebuje dużo RAM, i jeszcze jeden taki projekt zacząłem startować, żeby zrobić ten projekt, no dosyć długo będzie się prowadził, by go zrobić, bo nie ma co, ale on, ten projekt wymaga bardzo dużo, trzeba tak, teraz postacie, czyli postaci tekstur, mechanikę, minimalnie mechanikę gry pozmieniać, tekstury do map dwóch, do punktów kontrolnych i do, tam jest 15, to 15 ile zabijesz graczy, ile zabijesz tam, nie wiem, chyba dwóch jest, nie wiem, czy to do większego więcej chyba nie będzie trzeba. Jest tak, drużyna czerwona, niebieska ma 15, 15, 0 do 15 i mają, jak zabije się to liczy i tak dalej, więc jest jako tako zrobione, ale kurde, jest fajnie, jest to co, na to co trzeba tekstury inne powkrywać, nie wiem czy broni też będziemy robić, dobra, zetniemy to drzewo. Broń czy będę robić? Chyba też. Jak to zrobię, no to super. Inna rzecz. Jak i ta gra będzie może na Steam, ale nie mówię hop od razu, że to wyjdzie tak o. Bo jednak, ale muszę posiedzieć mocno, bo tutaj muszę dużo pozmieniać. Jedną fizykę zmienić, to jest, jak to powiedziawszy, siedzenia nad tym, to projekt jako taki pod gry spoko, wymaga tylko na razie on chyba na dysku moim waży 29 giga i
Nie wiem, ile on będzie ogólnie ważył, jak się by zrobiło tą grę. Już do końca. Czy będzie ważyć 40k, 50 czy nawet 100? Nie chcę stówy przekraczać, wiadomo. Bo ta stówa już jednak jest, no kurna, no trochę dużo. Jak na grę. I nie chcę przekraczać stówy, najlepiej. Albo takie rzeczy później będzie w update'ach wypuszczane, ale... A jak miałem powiedzieć, to te update'y też będą długo mi zajmowały, bo... Robię tą grę sam. Więc samemu grę zrobić. Ją ładnie tam zrobić, no to... Dobrze, że działają te ustawienia, czyli... Są chyba customowe, czyli samemu ustawia się epickie, wysokie, średnie i chyba niskie, więc nice. Są dźwięki, jest polski, jest angielski, chyba jeszcze jakieś tam są. I no, na razie szczególnie mamy takie języki tam dane. Tylko, jak to mogę powiedzieć szczerze, to co mówię teraz, to że gra z mojej ręki jest wydawana, to nie powiem, że powiedzmy za miesiąc wyjdzie, czy za dwa, nie powiem kiedy, bo to co mówię teraz, że takie te, no to trochę jeszcze mam przed sobą siedzenia. Żeby graficznie tą grę zrobić. Graficznie. Z dokładnością fajną, więc... To będzie... Zależało bardziej... W jakich tempach będę to robić. Zobaczymy. Jeżeli ogarnąłbym jeszcze jakąś osobę, powiedzmy kolegę, no, co też się zna, to pójdzie mi szybciej, powiedzmy, robienia tej gry. Żeby mnie samemu robić i szczególnie nad ciążać swój organizm na to, by coś takiego zrobić. Czy to obskrolane by jakoś chodziło lepiej. Muszę to tak zrobić, tak? Nie tak. No okej, okay, może być, bo i tak dużo to się tutaj nie robię. No ale chociaż to postawić prosto. Jeszcze noc. Wow. No i pyk, pyk, pyk. Nam zrobione mam. Dzień 21. Jeszcze w CZPZD zrobię. Tak, F3 plus D. No. Cały czat pusty. Tak się czyści czat. Tutaj mam. A tutaj chyba trochę okna. No to w sumie dotąd to jest gdzieś tu. Nie. No tutaj mamy tą starą bramówkę. Tu. Czyli tą tutaj. Czy to samo i dalej troszkę okna? Można byłoby. To oczywiście wypadło, chyba. Nie, dobra, jest. I to akurat spadłem, to jest jeszcze wkurzające. No, czemu? Tak jest, do tego jest. Super. Mamy. Tutaj tak. Szkło. To dziwny jest projekt. Ale tutaj chyba już do końca wtedy... To na pewno będzie zabudowane, bo... Tutaj to nie ma sensu.
To by musiał być wtedy tak. Wiem źle. To już idzie na deski. Od razu. Tyk, tyk. Jakby było to łączone, że teraz ma iść na górę i tak dalej. Okej. Może być. Też pluginami, jak zająłem się. Pisałem, ja tam, czy będę dalej pisał? Wątpię. Bo jakbym się zajął grą, to będę się zajmował grą dosyć poważnie. Będzie, że ona by wyszła już optymalnie. Optymalnie, żeby wyszła optymalnie, żeby była już po prostu grywalna, to wszystko. Ale wiadomo. A im to wszystko wyjdzie i tak dalej, to minie to dużo, sporo czasu nad wyjściem gry, bo oni mówią, że ona wyjdzie w tym roku, w następnym lub w 2023. To jest zależne od tego, jak będą prace szły z mojej strony. Podbudowa, pod menu, to wszystko, to zmiany jest. Niektóre rzeczy z menu jest, to są to zmiany nawet. Więc jest jak jest. Teraz tu i tu tył, no bardziej wątpię, że będzie mi się chciało. Gdzieś prosto mógłbym postawić. Akurat. Nie zmarnowało się drewno. Tylko drewna nie mamy już. Oczywiście te akurat mi tak spadają. Ale no, mam nadzieję, że w jakimś optymalnym czasie wyjdzie projekt, będzie tylko do pisania na Steam. Gra szczególnie będzie płatna. Jakieś chore pieniądze. No jakieś, nie wiem, 20 zł, 30 max. I będzie już gra jakby na stanie. No gra będzie fajna, grywalna będzie. Względem tego. Ale no. Nic nie mogę obiecać. Zobaczymy, jakie to będą. Ja będę musiał jeszcze sprawdzić, jakie to wymagania gry będą. Bo graficznie to chyba minimum 1650 na średnich lub tam wysokich. Nie pamiętam, jak to jest ustawione, bo jest wymagana i ma mieć współpracę z Nvidia RTX On, czyli po prostu to wszystko takie ładne DSL On czy będzie, jest to wszystko. Względem tego DSL, to wszystko, że tam jest zrównoważone, czy tam ma wydajność, czy na jakość. Tu też jest ten, tylko tutaj jest chyba jakoś będzie określane. Ale nie powiem od razu. Z drugiej strony. What? To są pająki. Tyle z pająków. Ty, czego mnie tutaj. Ciekawych rzeczy to tutaj nie było. No i pułapkę też da się zrobić. To nie jest problem. No normalne. A im się też nie chce robić na razie. A się ekspo nie potrzebuje. A jak tam czas odcinka? 14 minuta. Nice. Tylko jeszcze w tym. Czy w tym dniu dokończę wszystkie nagrywki? Nie. Myślałem, że zrobię. Sobota wyjęta całkowicie z życiorysu mojego. Gdzieś byłem. Jest niedziela, jak niedziela. Jeden odcinek nagrałem, to jest też dupowato z mojej strony, bo to jest mało.
Czy pod poniedziałek będę liczyć, że też bym nagrywał? Tak, poniedziałek. Jakbyś źle, dzisiaj jeszcze bym nagrał z jeden lub dwa odcinki. To mam 3 najlepiej by było. Przy względem tego by. Brawo ja. Ale da się to uratować. W jaki sposób? Prosty. No i mamy. Tutaj, czy będziemy robić tą koncepcję taką? Tutaj dochodzimy do tego, tutaj szkła. Bo tutaj mamy zakręt zrobiony pod dom. To się dokąd kończy? Dotąd. Tak, dotąd, tak. Jezu. Czy tu mógłby się trzymać normalnie, czy muszę tak? Żeby było idealnie. Chyba tak. Szkoda. Że muszę tak siedzieć. Czy teraz tak? W dół. Tu będzie inaczej względem tego i tu szkło i do końca szkło i teraz musimy lecieć po szkło, czyli tu lub tu, wiadomo, nie policzyłem ile przepala, nie wiem, 16-20, ile tam będzie, to tam będzie, więc projekt zaczęty pod grę znowu. Gra na razie w tam 30 giga około. Wszystkie projekty 60 giga, bo jeszcze mam inne projekty. Miałem na tworzeniu chyba 2D jedną grę. Ale nie mówię, że to wszystko zacznie wypuszczane być. Przepraszam za utrzymanie mikrofonu. Że to zacznę szybko wypuszczać już w tym kwartale następnym. Bo nie powiem, w którym to będę wypuszczał, bo sam nie wiem ile mi zajmą te gry, tak stricte ile mi zajmą czasu wchłoniętego sprawdzać bugi, to wszystko, więc nawet jakby ta gra została wypuszczona na Steama, trzeba jednak pamiętać, że ta gra tak czy owak będzie zrobiona pod fazę bety albo alfy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Powiedzmy, osobom, którym dam klucz, powiedzmy koledze mojemu, jednemu powiedzmy drugiemu, dam tam i będą mogli jakby wejść i sobie testować. Online'a nie zrobią, bo ludzie nie będą mogli dołączyć. Customa chyba tak będą mogli zrobić, ale odnajdą to jak tako i tak dalej, więc takie rzeczy będą mogli zrobić, ale dalej tam nie będą mogli zrobić gry online. Coś tam rozpocząć grę online czy quick playa na tam, nie wiem, na punkt kontrolny czy tam na tą strzelankę zwykłą, bo nie dołączą, bo jakby ta jest w fazie alfy, gdzie nie jest wypuszczona. I ona będzie wypuszczona. Jak będzie zostanie wypuszczona, no to jak bo kupuje każdy, lub jest to z jednej, wiadomo, żeby była płatna, jakby to było na tym, że możesz konta tworzyć powiedzmy w tej grze, w tej grze nie da się kontaktować, to się rozłączy ze Steama, ale z drugiej strony, żeby ludzie, bo tutaj chyba jakbym ten proces to byłby skiny, nie wiem, czy skórki postaci, nie wiem. Nie wiem, mam to w 100%. Jakby było, no to fajnie. Jakbym zrobił to, że skórki są do postaci do broni, że ludzie muszą sprzedać całego Steama albo tą jakąś grę lub dostęp, bo nie chcę smurfów mieć. Jak jeszcze będą levele, żeby na pewno nie było smurfów, więc to jest jakby takie małe zabezpieczenie. Wiadomo, jeżeli smurf by zarobił na tej grze, że sprzedaje jedno konto i
i stać go na drugie na Steama, no to to by było zbyt proste. Więc dlatego tak robię. Bym zrobił, ale nie budżuję w 100%. Na razie, po to co gadam, to jest w trakcie roboty mojej. Jeszcze nie dokończenie, ale jest już zamysł. Nie zrobiona już część niektórych rzeczy. Nie pracuję full, ale co? A my co? Widzimy się na sądzie. Trzymajcie. Hej.